No hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcinek z Wiedźmina będzie. No i słuchajcie, płyniemy w końcu na Skellige. Jeżeli chodzi... Sorry, pani kapitan. Jeżeli chodzi ogólnie o tutaj, wiecie, zadania i tak dalej, jeszcze oczywiście tutaj jest sporo do porobienia gdzieś tam, czekajcie, tu jest mapa świata. Jest tam trochę do porobienia. Jakieś tam mniejsze zadania, o tu jakieś zadanie, to jest chyba to z, co się, nie wiem dlaczego, ale się nie chwyciło to z Zoltanem. Tu widzę jakieś miasto, co coś tu się odpaliło, na pewno jest to zadanie z, o tutaj w ogóle jest jakieś, jakaś wieś, tam można też zajść, jest to zadanie z tą, jak ona się nazywała, no z tą czarownicą, co, czarodziejką, co tam oczów nie ma. Tu jest w ogóle pełno jakichś pytajników, tu w ogóle nie wiem, to jest obóz jakiś wojskowy z tego co widzę. I tu też jest tablica ogłoszeń, no oczywiście wszędzie tu gdzieś można, o tu jest w ogóle też pełno pytajników. Gdzieś porobimy później te questy, poszukiwania i wszystko i tak dalej porobimy, ale na razie przenieśmy się po prostu na Skellige, bo tam nas jeszcze nie było, a fajnie było w końcu tam dotrzeć. Rozmawiamy z tą Lasencją. Stoi przed tobą. No. Co się tak gapisz? Zgadza się. Tak, baba jest kapitanem. No co, zdziwiony? Muszę się dostać na Skellige. Nie na tym statku. Dobrze, zapłacę. Wyspiarze żyją z morskich grabieży. Nie mam zamiaru ryzykować. Pływałaś tam kiedykolwiek? Słuchaj, wyspiarze atakują wszystkich, jeśli kogoś nienawidzą, jak Nilfgaardczyków, to atakują ich częściej, ale tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Kiedyś chcieli sprawdzić, wyobraź sobie, czy mam jaja, jak przystało na kapitana. Po tamtej bijatyce wystarczy mi Skellige do końca życia. Nie, to nie. No dobra, czyli tym nie popłyniemy. Dlatego nam wskazywało aż 3 łodzie, tak, żebyśmy mogli... pogadać sobie i dowiedzieć się, że niektórzy nie chcą nas przewieźć. Trzeba będzie ich bronić czy coś. Zobaczymy tutaj. Proszę, jakiś dom, jakieś pierdoły z dwy. Fajnie, gdzie jest kapitan? Ja się pytam. Marynarz. Marynarze. To też jest marynarz. Jest kurwa. O! Kto to jest? Kapitan Liglad. Jesteś kapitanem tej łajby? A co? A jaj co? Co wydaje się, statek muszę dostać się na Skellige. Muszę się dostać na Skellige. To najlepiej w pław. Wyspiarze jednakowo biją i czarnych, i nas. Nikt tam teraz nie pływa. Bzdura. Z klanami można się dogadać. I ktoś na pewno już to zrobił. No, chyba ten obłąkany sukinsyn Wolverstone z Atropos. Złodziej, kłamca i sodomita. On mógł się dogadać z dzikusami. Gdzie go znajdę? Jeśli nie w świniarni, to w Złotym Jesiotrze. Spytaj o flachę, każdy ci go wskaże. No dobra, czyli nie jest tak prosto. Musimy jeszcze gnoja znaleźć, który nas tam przewiezie. Nie tak, że se wsiądę w statek i jestem na miejscu. No dobra, niech będzie. W takim razie... Na szczęście nie mamy daleko do tego całego jesiotra. Ty jesteś Wolverstone, kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psia krew. Muszę się dostać na Skellige. Moja Atropos płynie na Artskellig. Wiozę zboże, ale cicho sza. I po dupsku się podrapał. No dobra. Trzymaj. Tyle wystarczy? Worek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Trochę w cholerę tej kasy nam poszło. Czy ty jesteś gotowy? Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwo. Może w jedną stronę, Wolverstone w drugą. I bujanie się znosi. Co, czyli trzymasz piącą drogę. No dobra, płyniemy. Ruszajmy. Jeszcze tylko strzemiennego za pomyślność.
I za zdrowie mojej Atropos. No, zajedziemy. Zajebiście. No ale tak, w takim razie musiał się dogadać z wyspiarzami i wozi im zboże, no bo oni tam na tych wyspach, to nie wiem, czy oni coś uprawiać mogą. Zaraz się zresztą przekonamy. Cinematicsy. I co? I tyle pójdzie spać? No tośmy się naoglądali. No i przetywanie. Jak rozumiem, to później będzie można się chyba przenosić jakoś w miarę płynnie między Skellige'a a tym. O! Czyli jednak. No, zdążyłem się nawet ubrać. Tak właśnie myślałem, że trzeba będzie się bić na tym statku. Ups. Za Skellige. No brawo, ale czy wy czasem tu nie płynie zboże z nami, które chcecie dostać, nie? Ej, Boże, Boże. A, cholera, jeszcze nie gnojek. No tak, nie ma tarczy, to tego nie dotek. Kurwa, no biegnij tam do nich. Darni piraci. Tak, ewidentnie jestem mutantem. Uuu, nie ma ranki. Okej, czy jest tu w ogóle jeszcze ktoś, kto zabij go? Kto walczy po mojej stronie, czy już nie ma? Kurwa, robię odskok, gówno to daje. Możesz jeszcze się poddać. Wziąłem sobie skórkę. Bardzo ładnie. O, chyba wszystkich pokonałem. Świetnie. Czy ktoś tym w ogóle kieruje? Nie wiem, umarli wszyscy, czy co? Ach, jasne. I dostał kuźwa tym. Masz ten jeszcze. Oj, Geralt, ty to nie masz łatwego życia. Jakoś tak w ogóle nie było tej załogi. Aha! Art Skellige. Kilka godzin później. Także tego. Tyle było ze statku. O, znalazł nas ktoś, kto... Albo i nie. Myślałem, że ktoś, kto będzie wiedział, co to jest. Ciekawe, czy płotka będzie. Płotka będzie tutaj też? Nie boję się śmierci. Widzę, że wyrzuciło mnie na Art Skellige. A skąd ty to wiesz? Masz na sobie barwy klanu Krayt, a ta wyspa należy do nich. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układał. Choć jak widać powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige? To he? Krach tutaj normalnie jeszcze jest? Umówiłem się na Art Skellige z czarodziejką Yennefer z Wengerbergu. W Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. A jak to wiedźma? Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cyce, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg orka. Zresztą, to jest jeden że to baba i tak chętnie by ją do morza wypchnęli.
Dostaniesz papysku. Yennefer dużo zyskuje przy bliższym poznaniu. Nie wątpię. No, tośmy się pośmiali. Wiesz, jak trafisz do Kertrolda? Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dobra. Dzięki. Do zobaczenia. Tam coś łazi. No, kurwa, są jakieś wiwerny. Jest płotka, nie? No super, nie? Cześć płotka, co ty tu robisz? Okej, fajno. Odpocznij. Czekajcie, chciałem zejść z konia, bo chciałem tutaj zobaczyć, czy coś z tych skrzynek nie wyciągnę. O, właśnie. Podnieś. Jesteś, no. Możemy pozbierać z jakieś beczki. O, właśnie. A to co? Stawi krew, Boże święty. Brzmi niebezpiecznie. Tak, jest najłatwiej chyba przeszukiwać wszystko. Zobaczymy, co tutaj, wiecie. Z tego statku, skoro już nie ma... O, schabat na ostrze z Bramberwort. Okej. No, jak sobie ktoś siedzi. Weleński topór. No, myślałem, że to krew. Znaczy, myślałem, że to... No, zaznaczone na czerwono, czy jakieś tropy, ale... Nie, za to tam widzę, kurde, kamień mocy. Jeja, w końcu, kuźwa. Strasznie mało tych kamieni jest, naprawdę. I było nawet, powiedzmy, stosunkowo sporo w białym sadzie. To miejsce mocy. Tak, tych miejsc mocy było stosunkowo dużo w białym sadzie. Natomiast później, kurde, w ogóle, nie? No, i mamy punkcik umiejętności. Bardzo mnie to cieszy. Akcji mi się zwiększyło na pół godziny. I wygląda, że mnie coś atakuje. Syrena? To syreny tu latają? Cholera jasna. Nie wiedziałem. Czekajcie, musimy sobie tylko zmienić ten. O, wow, 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 wow. A to jest miecz srebrny. Okej. Kiedy ja to w ogóle znalazłem? Ten w ogóle topór, ale nie mam poziomu na niego. On dopiero jest spory. Tylko, znaczy dobry, tylko że kurczę, no wiecie. To jest jeszcze ten problem, że... To jeszcze problem z tym jest, że... nie to chciałem. Chciałem za dużo razy. Że... no to jest pewnie ciężka broń i kurczę, możemy się wolniej poruszać. Przez to... czekajcie, chciałem sobie wziąć... kuszę do... To nie tak się wybiera. Dobra, czekajcie. Czyli... ale przynajmniej wybrałem sobie bełty. W ten sposób chciałem wybrać kuszę. Tak. I teraz można wyzabijać takie sireny. Ciekawe, że one wyglądają jak ryby, ale latają, nie? Dziwne twory. Zbieramy tu wszystko. Nie lubisz srebra, co? No, come on. Czy tutaj nie chcę za specjalnie... Jak ja tu wskoczę niby, co? Nikt tu się nie skacze. O! No, come on! No, wiesz co, Wiedźmin! Wziął i kurczę... Gniazdo potworów, nowy znacznik. Okej. Czy tu się jakoś skakało? Nie skakało się w tej grze, nie? Nie wiem, bo po prostu nie grałem znowu przez tydzień. I nie mam pojęcia. Ale gniazda sobie zrobiły na statku, co dopiero się rozbił. Też fajnie. Aha, oczywiście ona jest tutaj i nie mogę przez to nic zrobić. Nie mogę włączyć tych całych zmysłów. Trzeba tu jakoś wejść na to. Czy tu się może jakoś kurwa skakało? Nie, przecież jest tu jakiś model do skakania / wspinania się. Chociaż tutaj nawet nie potrzebuję tego. Ona się coś tu zwiesiła, ewidentnie. Tyle było z syreny. Legowisko syren. Trzeba się go pozbyć. No to niszczmy. To nie jest ten statek, na którym przypłynąłem przed chwilą?
Pokaż, co umiesz. Okej, przypomnę, przyleciała jeszcze jedna. Echtena. Może mówię? Nie, Echidna. Echidna, przepraszam, źle przeczytałem. O, kurde, fajnie, że sobie wyskoczyłem. Dobra, tyle z niej było. Trzeba tam teraz będzie zejść po nią. O, większy kamień runiczny z 3 bóg, zajebiście. Runy mamy, natomiast dalej nie mam w ogóle, słuchajcie, przez tyle ile już w tą grę grałem, w ogóle nie znalazłem ani jeszcze jednego mutagenu czerwonego, mutagenu siły, takiego zwykłego, bo tu gdzieś tam z jakichś tych to znalazłem, z jakichś tam potworów, ale one się nie nadają do tego, żeby je przerobić na mocniejsze. Kosmek włosów Echidny, no świetnie. Dobra, poszukamy jeszcze tutaj jakieś pierdoły, tu coś mamy. Struny głosowe syreny, no zajebiście. Dobra, to przynajmniej tak, zrobiliśmy sobie to. Miejsce mocy, zrobiliśmy jakieś gniazdko. I już ten, ogólnie wiecie, ja jako, że mam zmysł po prostu przeszukiwania świata i maksowania gier, no to ja wszystkie te pytajniki, które... są na całej mapie, to ja bardzo chętnie zrobię, naprawdę wszystkie, tylko no... Tylko... Wszystko w swoim czasie, nie? A to co? Okej, jakiś posąg? A nie, to jest dziób statku, dobra, sorry. Dziobie. Weźmiemy sobie może i... czekajcie, medytacja, postać. W ogóle zobaczmy mapę świata. To od tego zacznijmy. Wow. Wow. Skellige nie takie małe, jak myślałem. To jest ogólnie Art Skellig, nie? Ale... O, tu jest jeszcze mniejsza wyspa. No jak tutaj nie wszystkich nie znam. No tych maciupeńkich wysepek, no to jest w cholerę. Powiedzmy. O, tu jest jeszcze jedna. I fajnie, fajnie. Dalsza część mapy po prostu. Tu mamy, tu, tam mamy w ogóle odkryty znacznik. Też fajnie. No, wszędzie mamy, znaczy nie, tu mamy i tam mamy odkryty znacznik. To będzie można się przemieszczać, a tu mamy, jak rozumiem, tą, to cały Kerr coś tam. Nie wiem, jak się to miasto nazywa. Natomiast co ja chciałem? Zadanie, medytacja, postać. O właśnie. Musimy sobie przydzielimy punkt do czegoś i zobaczmy od razu na te... Nie. Zobaczmy od razu na te całe... O właśnie. Tak jak mówię, mam dwa czerwone, ale jeden jest mutageny, ale jeden jest z wilkołaka, drugi jest z baby wodnej. I nie da się, wiecie, ich upgrade'ować do góry, nie? Jest strasznie wkurzające. Na przykład mam, a za to mam dwa niebieskie większe jeszcze, nie? Jak coś mogę, nie wiem, gdzieś je użyć, no ale co ja mam z tym zrobić niby? Dobra. Myślę, żeby to jest do Irden, żeby w końcu pójść trochę w to, tak? Ja tutaj dałem, żeby strzał ulepszyć, no to niech ulepszymy tam umiejętność już. I przy następnym, nie, potrzebujemy aż 8 punktów, czyli jeszcze jedno trzeba będzie tutaj włożyć. Ojej, no dobra, no to ciśniemy. Wstaje dróg, dobra, przynajmniej mamy jakiś tam punkt na mapie odkryty. Siema chłopaki. Ogólnie wiecie, ten cały krach Uncrate, tak się chyba nazywa? Z rodu Crate'ów, tak? Krach jest z tym, jest właściwie... nie wiem, jaki tutaj system, czy jako wasali, czy... Jak to oni są tutaj robi... jak tu oni są... Jaki tu mają system. Natomiast... O, fajnie, podpaliłem gnojka. Natomiast jeżeli można tak powiedzieć, no to... Krach był... był wasalem tej... Kalante. Czyli królowej Cintry, czyli babci Ciri. Ciri. Bądź żywcem, gnojku. Ej, Boże. Co jest? Czemu nie mogę go...
O, tak będzie najprościej. Dobra, pozbieramy ich małe pały i topory. Lecimy dalej. No, come on. I tak jak mówię, fajnie będzie te wszystkie pytajniczki gdzieś tam pozbierać, bo niektóre z nich to mogą być właśnie... Nie, dobrze, ja jadę w ogóle. To mogą być właśnie miejsca mocy, a to są darmowe właściwie punkty poza levelami. Kertrolde. Okej. Okay. Rozumiem, że tam, w tamtą stronę. Cholerna burza, gówno widać. Myszowór tu jest, nie wierzę. Co po nas pozostanie? Jak nas zapamiętają? No to patrzmy, co się dzieje. To będzie dopiero spotkanie. To kto? To chyba nie jest krach. Nie musisz, dziecko. Wiem, ale chcę. To jest pewnie myszowór. On raz, Geralt razem z myszoworem brał udział przy odczarowaniu tego jeża. Czyli ojca Ciri. To szaleństwo. Taka młoda dziewczyna. Aha. Powinna była za nim pójść. Dłużej łożyć jej. Milczcie. To jej decyzja. Jak u wikingów. Że wiecie, on umarł i ten, i ona idzie umrzeć razem z nim. Tylko, że ona tam spłonie żywcem. Pierdolę. O zwyczajach wikingów to polecam wam obejrzeć sobie odcinek historii bez cenzury. Naprawdę, bardzo dużo się można dowiedzieć z tego. O, jest Yennefer. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. To był Bran. Okej, teraz już rozumiem. Znałaś Brana? Tak, był bardzo szanowany. W przeciwieństwie do jego żony. A to jest pewnie krach. To klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy Brana. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko czarnym. Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Tyrseach. Jadła i picia nie zabraknie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony.
Zechcesz mi towarzyszyć na uczcie? Zechcę. Uczty na Skellige są przewidywalne. Pijaństwo, przechwałki, mordobicie. Nie to, co bankiety w gronie czarodziejów. Pamiętasz przyjęcie na Tanet? Jak mogłabym zapomnieć, skoro ty tam byłeś? Pamiętam też, co było po bankiecie. Nie lubię, gdy czytasz mi w myślach, a znam czytasz w moich myślach. Znów czytasz mi w myślach? Co więcej, podoba mi się to, co w nich widzę. No dobra. Okej. Dowiedziałeś się czegoś w Velen? Dobra, no to po kolei, nie? Rozejrzałem się po Velen. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą. Była ranna? To coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy trzech wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem, jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm, w Velen spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem, co Keira Metz robi w takim grajdole. O, statek nagle zapłonął. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziej. Dobrze, wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. Byłem w Nowigradzie. Ciri szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od Jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Ciri wpadła w kłopoty i nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować. Później je obejrzę. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Artskellig doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję twoją intuicję, Jen, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać tę anomalię. Niestety Myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Myszowór przewodzi kręgowi ze Skellige? Nie widziałem go od... Od czasu, kiedy Ciri była małą dziewczyną. No, dokładnie. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać, nawet po starej znajomości. No, zobaczymy. Właściwie to dlaczego Myszowór nie pozwolił ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań. Dużej i głośniej. A, jest. Spójrz, Krach. Nie wiem, że to Krach. Wilk. Witaj, Krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Na uczcie będę miała na sobie czerni biel. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich twoich polowań. O Jezu. Wiesz, jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek. Tak jak Krak. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę. Okej, niech ci będzie. Bo, no przynajmniej to jest to, co po prostu wiem z książek. Rody z Skellige tak naprawdę uważały za królową, pomimo tego, że właśnie był król Bran, który był królem, powiedzmy, tutaj właśnie wysp Skellige. I nie do końca rozumiem, jaka jest rola Kracha. Natomiast oni uważali za prawowitą, tak naprawdę prawdziwą królową, uważali właśnie Kalantę, czyli królową Cintry, tak? Czyli tak właściwie, umarł król, niech żyje król.
Czyli właściwie powiedzmy, że prawdziwą królową właśnie była Kalante. I to jej skład złożyli jakby, nie wiem, jej złożyli hołd lenny, czy... Nie wiem do końca jak to faktycznie jest. A tu coś mamy, jakieś zadanie. Bez na dole. Siema, co tam? Wybacz, że zajmuję ci czas swoimi problemami, ale naprawdę nie mam wyboru. O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu. O Jezu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. 150. Dobra, no trudno, no i zobaczymy. No. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jak idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bonner. W takim razie do zobaczenia. Bonner? No dobra, niech będzie. Szybka, krótka misja, co? No, uda się do kwatery Yennefer założyć święty. To się zmieniało. O, właśnie w ten sposób. Dobra, to lecimy za tym. Daleko tam jest? Nie jest daleko, dobra. To lecimy za tym znacznikiem. Weźmiemy się, przebierzemy, co? O, tutaj coś też się znajduje. Biur! Słuchaj, Wiedźminie. Mamy tu problem z Muiry Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Rurik, mój uczeń. Był na łodzi, na którą Muiry Diebl napadły. Jest też Tove, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Spróbujmy pogadać o nagrodzie. Rozmawiajmy wpierw o nagrodzie. Coś za skromne. A, to jest zlecenie z tablicy, no dobra. Ile możemy wziąć, powiem z niecierpliwienia. Weźmy 300. Odrobinę, żeście przesadzili, mistrzu. No to odrobinę zejdziemy w dół. Drogo, ale może warto. Niech będzie, zapłacę ile mówisz. Dobra, dzięki. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. Okej, to przyjąłem po prostu zlecenie, które zapewne było na tej tablicy tutaj. Albo jakiejś innej, no, ale przypuszczam, że na tej. No, gdzie jest ta tablica? Tu jest, dobra. Kara dla złodziei. Okej, zlecenie skradziony miecz. Olaf, pierwszy strażnik Kertrolde, ogłasza, co następuje ze zbrojowni rodu Ancreid. Skradziony miecz zwany Kulju. Aha, dobra, nie, tam jest kropka. Okej, tak się zastanawiam, co to ma być. Miecz zwany Kulju. Psubrata, który dokonał tego haniebnego czynu, gdy opuszczał osadę południową bramą, drogą wiodącą w stronę starej warowni. Dobra. Wojownicy z Kelige, ktokolwiek odważy się stawić czoła duchowi lasu, mierzycielowi z Ferlund, zostanie sowicie nagrodzony. Nie jesteśmy bogaci, ale pożałujemy złota śmiałkowi, który zabije mordercę. Zlecenie na diabły morskie. Jesteś rządny chwały i pieniądza. Miecz masz ostry i śmierci się nie boisz. Zgłoś się do Bjorga. Aha, diabły morskie, no to są te utopce. Gwint, nie pierdol się. Lekcję umyszowora, w dupie to mam. Walka na pięści, to weźmiemy. Znaczy, to też weźmiemy, żeby tablicę główną nie śmieciło. O Jezu! Służy naszemu królowi. Kiedyś znowu ją spotkam. Tak samo jak kiedyś wszyscy spotkamy króla Brana. Aha, ujebał koniu łeb
wiecie, dla króla, nie? Boże święty, ci to mieli dopiero pojebane zwyczaje, ale mówię wam, naprawdę zachęcam was, jak nie subskrybujecie kanału Historia bez cenzury, to naprawdę zachęcam, całkiem fajny kanał, a na pewno obejrzyjcie sobie odcinek pod tytułem właśnie, znaczy odcinek o tamtych, o, czym to jest zamknięte, może to klucze wywarcie, to musi być pokój Jen. Zawsze lubiła przestrzeń. Okej. I przepych. Dzięki godnie, dzięki. Mamy tutaj skrzynię. Właściwie moglibyśmy do schowka powsadzać te w końcu. Te wszystkie trofea. Bo tak sobie je noszę i noszę. Nie wiem po co, ale lubię zbierać takie rzeczy. To sobie schowamy, to sobie schowamy. Co tu mamy to? Jakieś gówno. Mamy miecz. Na razie potrzebujemy jakiegoś rzemieślnika na ten miecz, więc na razie też zostawmy to. No, odcinek o tych. Odcinek o właśnie wikingach sobie obejrzyjcie. Ten motyw cały z rytuałami. Rytuałem. Pochowania kogoś. Dziennik Yennefer. Okej. Okay. Nie wiem, czy powinienem. No właśnie wyszła. Nie, nie wierzę. Nie, no serio, naprawdę. Przytargała tu jednorożca ze sobą. La Marie, nawet zamknięta pachnie bzem i agrestem. Widać, gust jej się nie zmienił. Dlaczego ona przytargała tutaj tego jednorożca? Wypchany jednorożec. Ale dlaczego ona tutaj to przytargała? Nie, no po co? Nie się udało przywieźć tyle ubrań. Musiała wynająć galeon. No. Jak zwykle. Czerni biel. Tak, tak, tak. Bo wiecie, do czego był im ten jednorożec, nie? Wypchany jednorożec. Można się domyślić łatwo. Dobra, słuchajcie, tutaj więcej nic nie widzę. Gdzie niby są rzeczy dla mnie? Tam jest kurwa kura. Aha, tu jest jakiś drugi pokój jeszcze. Aha, jest drugie tyle jeszcze. No zajebiście. Ostatnie życzenie. Miecz na czarownicę. Dobra, tam widzę. Dobra, zobaczmy sobie w to najpierw. Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. To tu cały czas łazi. Jak mówiła Filippa Eilhart, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów. Filippa jest tam, nie? Do odszukania dla Radowida. No właśnie, złamane grabie. To na pewno jest, kurwa, to na pewno się przyda. Złamane grabie na 100%. Alkohol weźmiemy. No i tutaj będziemy mieli ten strój. Coś tu jeszcze jest. Jest jeszcze książeczka. Zatrute źródło. Książką Zatrute źródło. Tisa i de Vries. Naprawdę? Bo jest fragment... Strasznie mi się podoba to, co w... To, co w Wiedźminie w książkach jest, to to, że przed każdym rozdziałem mamy po prostu wpisy z ksiąg. Wpisy z różnych ksiąg, które istnieją w tym uniwersum, tak? I właśnie Tisa i de Vries napisała książkę właśnie Zatrute źródło i jest fragment z tej książki mówiący o tym, że Tisa uważa, że to z laska, czarodziejka, uważa, że właśnie czarodziejki powinni być sterylizowani. Tutaj Wiedźminów powiedzmy też się to... Nie, Wiedźminów to się może niekoniecznie łapie, ale oni w wyniku mutacji są sterylni. Natomiast właśnie, że czarodziejki powinny się sterylizować z tego względu, że nie powinno się, według Tisai, nie powinno się przenosić, przekazywać zdolności magicznych poprzez genetykę, tak? No i przez to, że właściwie w tym świecie, pomimo że nie wiem, czy tutaj funkcjonuje coś takiego jak prasa drukarska, nie wiem, czy książki się drukuje, czy się wszystkie przepisuje. Niestety wygląda na to, że wszystkie są pisane, więc prasy drukarskie jakby nie wynaleźli, broni palnej nie mają, tak? Ale o genetyce na przykład wiedzą. Co prawda gdzieś tam właśnie są wpisy, że wiemy o genetyce zbyt mało, żeby móc coś tam powiedzieć, ale wiedzą, że coś takiego jak genetyka istnieje, tak? Mają świadomość istnienia tego typu gałęzi nauki, tak to sobie nazwijmy.
I właśnie tutaj, jak mówię, Tisai stwierdziła, że nie powinno się genami przekazywać zdolności magicznych, ponieważ takie dzieci rodzą się niedołężne, niepełnosprawne, z jakimiś schorzeniami i po którymś tam pokoleniu po prostu takie dzieci będą umierać automatycznie przy porodzie czy coś, tak? Czy nawet nie będą w stanie przeżyć w łonie matki, więc nie powinny czarodziejki mieć dzieci. A przecież doskonale wiemy, że Yennefer właśnie tego całe życie pragnęła, mieć dziecko, tak? Właściwie chciałbym sobie to przeczytać najpierw, te księgi, które właśnie zebrałem. Nie, to jest mapa świata. Stałe tutaj będzie. O właśnie, dziennik Yennefer, zobaczmy to. Trute źródło. Okej, czekajcie. Nikt nie rodzi się czarodziejem, zbyt mało nadal wiemy o genetyce i mechanizmach dziedziczności. Ci debili kretynki do... większość dnia z czarodziejów traci zdolność do prokreacji w wyniku zmian zaburzeń funkcjonalnych przesadki mózgowej. Okej, to jest fragment dokładnie, który jest w książce w Wiedźminie, w tym... w trzeciej części, czyli w pierwszej części, znaczy w, no wiecie, o co mi chodzi, czyli... w Krwi Elfów, właśnie ten fragment jest. I w ogóle w Krwi Elfów Tisai występuje przez jeden rozdział. A tu mamy dziennik Yennefer. Coraz częściej myślę o schwytaniu Gina. Uprzejmie ujarzmienie jego mocy powoli staje się dla mnie obsesją. Odnalezienie książki Amosa Varyapsisa potwierdza to, co od dawna podejrzewałem. Zmuszenie Gina do posłuszeństwa jest możliwe. Według Ipsisa, który jest wybitnym specjalistą od dżinów. Wybaczcie, odkręcam sobie butelkę Pepsi. To są te dźwięki właśnie. Zmuszenie takie stworzenie dla uległości jest trudne, ale nie niemożliwe. Mu się udało. Nie znaczy to niestety, że możemy zastosować te same metody, ponieważ każdy osobnik dżina jest inny i na każdego trzeba znaleźć odrębną metodę działania. Do dyspozycji mam spory zasób czarodziejskich umiejętności. Wydaje mi się, że w połączeniu ze sprawnością Geralta mogłoby nam się udać. Teraz trzeba znaleźć dżina, ale to już nastręcza sporo problemów. Właśnie musiałem się napić. Tutaj też ewidentne nawiązanie właściwie, bo ostatnie życzenie, czyli właściwie, no to jest tytuł pierwszego tomu opowiadań, ale właśnie ostatnie opowiadanie w tym tomie to właśnie też jest ostatnie życzenie i ono właściwie opowiada o pierwszym spotkaniu Geralta z Yennefer i właśnie w tamtym miejscu Yennefer chciała właśnie schwytać chyba dżina wodnego, jeżeli się dobrze pamiętam, wodnego czy powietrznego? Chyba wodnego. I tam właśnie Geralt ją ratował właściwie, żeby nic jej nie stało, znaczy ona uparcie chciała mieć tego dżina i z tego co pamiętam, to ona tego dżina właśnie po to chciała mieć, bo chciała z powrotem odzyskać płodność. Tak mi się wydaje, że w jakiś tam sposób wymyśliła na to, żeby być z powrotem płodną. Dobra, odświętna... O Boże, święty, co tu jest? Odświętne meszty. To weźmiemy. Kolorowe pludry i czarne pludry. Nie no, weźmiemy czarne. Kolorowy kubrak, skeligijska koszula. Weźmiemy to. Umarł król, niech żyje król. Dobra, troszkę się tutaj nagadałem. Przyjdzie nowy strój na spotkanie z Yennefer. Myślę, że zakończymy sobie tutaj właściwie odcinek, bo już chwilę trwa. Oczywiście tak, założymy te rzeczy, które oczekuję, że założymy. Wyglądają jak wyglądają. Ściągniemy rękawice. One w ogóle nie pasują do niczego. Te spodnie kusza. To się nie da obrócić, nie? Czy da się? Statystyki, startowanie, zmień stronę. Nie da się tutaj obracać Geraltem, żeby móc sobie go zobaczyć. To właściwie można by ten miecz zmienić, bo ten jest no trochę lepszy. Ma i moc znaku Igni, szansę na krwawienie, dodatkowe złoto, dodatkowe doświadczenie za cios kończący na ludziach, srebrny miecz i ma statystyki do ciosów kończących na ludziach. No bardzo kurde zajebiście. No ale zawsze można wyciągnąć to, co jest w tym Daytwen bardziej. Można wyciągnąć te, przerzucić do Gnwael Aed. Boże te nazwy. Więc to zrobimy, ale dopiero jak będziemy tutaj już, wiecie, po tych wszystkich bankietach i tak dalej. Boże, po co ja to włączam? A jeszcze jedną rzecz, którą chciałem napomnieć właśnie o ludziach ze Skellige, to oni używają bardzo często starszej mowy, czyli języka elfów używają, gdzieś tam wplatają, słuchajcie, w...
w swój język. No właściwie to jest troszkę na tej zasadzie jak Ślązacy, tak? Którzy wplatają w język polski niemieckie słowa, czy bardziej spolszczone wersje niemieckich słów, tak? Wplatają i używają ich jak swoich, no jakby były słowami polskimi. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi, da? No właśnie, kim jest dla mnie Yennefer? No właśnie, tak myślałem, że to powie. No dobra, no to co, tak jak mówię, zakończymy tutaj odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Bye bye.